Dobry wieczór Państwu. Rozgrywki UEFA Champions League właśnie się rozpoczynają i mamy dziś okazję oglądać pierwsze ze start fazy grupowej. Zespoły będą się dopiero rozpoznawały. Pierwsza kolejka to jeszcze nie jest walka na śmierć i życie, ale emocji na pewno nie zabraknie. Na wspólne ich przeżywanie zapraszają Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. W dzisiejszym spotkaniu Rangersi zagrają przeciwko Legii Warszawa. Początek fazy grupowej UEFA Champions League to zawsze szczególny moment dla piłkarzy. Jedni znają te rozgrywki na wylot, dla innych to okazja do debiutu. I jednym i drugim zależy na jak najlepszym rozpoczęciu zmagań. Poza tym przygląda im się przecież cały świat. No i zaczęliśmy. Ruszyły najwspanialsze europejskie rozgrywki pucharowe. UEFA Champions League. Przed nami solidna dawka futbolu na najwyższym poziomie. Prosimy nie wyłączać odbiorników. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Ustawienie 4-3-3. Bez nominalnych skrzydłowych jest ciekawym wyborem. Nie sądzisz, że może być nieco przewidywalne? Wręcz przeciwnie. Boczni napastnicy na pewno dostaną trochę swobody i będą mogli się oderwać od pola karnego. Więc o przewidywalność akurat się nie obawiam. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywala. Uderzenie w stronę bramki! No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Scott Arfield. Ryan Jack. Uderza! Zmarnowana okazja, o wiele za wysoko. Antolić. Legia wykona teraz rzut rożny. Dogranie piłki z rzut rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ma możliwość dośrodkować. Scott Arfield. Ależ teraz luka na skrzydle. Zdążył w ostatniej chwili. Tavernier. Candejas. Podają między sobą, nie dając przeciwnikowi dojść do piłki. Czekają na okazję. Świetne podanie za plecy rywali. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Ma do kogo podać. Ryan Jack. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Ależ pechowe podanie i strata. Daleko wybijają. Niestety, stracił piłkę. Ryan Jack, Tavernier, wychodzą do kontrataku. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Nie wyszło to dośrodkowanie, zablokowane. Candejas. Szansa!
No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Niewiele brakowało tuż nad poprzeczką. Nie zdołał nadać piłce odpowiedniej rotacji, żeby jeszcze zdążyła wpaść w światło bramki, ale strzał i tak był ładny. Teraz przejęli to podanie i co dalej? I ruszyli teraz zdecydowanie Rangersi. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Koniec tej akcji, piłka poza linią końcową, aut bramkowy. Ryan Jack, Scott Arfield, Flanagan, John Flanagan. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Sebastian Szymański. Antolić. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Cafu. Sebastian Szymański. Jest szansa! Steven Davis. Scott Arfield. Candejas. Tavernier. Storomista na skrzydle. Ryan Jack. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Lurie Medeiros. Szansa dla Legii. Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. John Flanagan. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Flanagan. No, widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Niestety, stracił piłkę. Okazja do dośrodkowania. Ryzykownie, ale udanie. Tavernier od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Scott Arfield. Flanagan. Kapitalna interwencja w porę. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Ruszyli po przerwie. Za nami pierwsze 45 minut fazy grupowej UEFA Champions League.
choć to dopiero początek, już widać, że obydwie drużyny podchodzą do sprawy bardzo poważnie. Miejsca w grupie będą się jeszcze zmieniać jak w kalejdoskopie, ale wygrana w pierwszym meczu zawsze dodaje pewności siebie. Flanagan. Alfredo Morelos. Ryan Jack. Tavernier. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No, strzela! Świetnie zblokował. Swoją grą w pierwszej połowie zdecydowanie nie zachwycił. Bez rewelacji. Remis to nie jest jego zasługa. Niczego nie strzelił. Był raz, co prawda, blisko, ale piłka tylko odbiła się od bramki, zamiast wpaść do środka. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Atakują wzdłuż bocznej linii. Ryan Jack. Jest okazja. I będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Okazja na dośrodkowanie. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Ach, niewiele się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk bramkarza, ale nie najlepiej się złożył do tego strzału. Scott Arfield. Mają liczebną przewagę. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Tą interwencją skutecznie przerwał akcję rywali. Zejdzie teraz z boiska po dość przyzwoitym występie. Scott Arfield. Wydawało się, że straci równowagę, ale utrzymał się na nogach. Będziemy mieli wolny dla Rangersów. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Dośrodkowanie w stronę szesnastki. Piłka wybita z pola karnego. Z respektem podchodzą do rywali. Wyczekują cierpliwie ich ataku. Centra w pole karne. Przepychanki. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Artur Jędrzejczyk. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jermaine Defoe wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Bramka! 1-0! Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu. Aż w końcu udało im się dopiąć swego. No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Wspaniałe wykończenie akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0.
Andre Martins. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Ryan Jack. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Sebastian Szymański. Hamalainen. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Steven Davis! Gra zostanie wznowiona w rzut rożnego. Do grania piłki z rzut rożnego. Steven Davis strzela! Candejas! Ma chęć dzisiaj zdobywania goli, ale niestety jest nieskuteczny. Na razie jedno trafienie i widać, że chce trafić po raz drugi. Rozgrywają piłkę między sobą na własnej połowie, żeby w samej końcówce rywale nie zdołali zmienić wyniku. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Sebastian Szymański, Carlitos, no i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Scott Arfield, ależ ładne techniczne zagranie. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry. Steven Davis, Ryan Jack, Candejas, Scott Arfield. Jędrzejczyk ładnie przecina. Tavernier. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobrego zrozumienia między zawodnikami. Bardzo przyjemnie się ich ogląda. Cafu. Carlitos. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przejęli piłkę. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. I mamy koniec meczu. Nie tego oczekiwaliśmy, ale wynik nie przesądzę.